Jest jeszcze jeden bardzo ważny element, o którym się nie mówi. W ramach mechanizmu relokacji nielegalni migranci, którzy będą relokowani do różnych państw członkowskich, przypomnę, państwa, które nie brały udziału w tym szaleństwie, Polska, Węgry oraz inni, mają być w mechanizmie wyrównawczym, więc to nie jest tak, że to ma być 30 tysięcy migrantów i to wszystko. Ale co to oznacza w mechanizmie? To oznacza, że będziemy mieli, przepraszam, taką dodatkową pulę do przyjęcia? Tak, to oznacza, że a nie ma... A na jakim poziomie? Czy o jakich urzędach mówimy? Urzędnik sobie usiądzie i ustali, że na przykład powinniśmy w tych latach przyjąć 150 albo 200 tysięcy, no i trzeba w jakimś okresie tam to te osoby siłowo przelokować. I uwaga, szanowni państwo, te osoby relokowane, które już są w Unii Europejskiej, niektóre przybędą, które są i będą relokowane do Polski, będą miały prawo połączyć się z rodzinami. Nie mówi się o tym. To oznacza, że ci ludzie będą mieli prawo do tego, aby zaprosić swoje rodziny. To jest w ogóle coś, element, o którym się nie mówi, więc jeżeli to będzie 30, 50 czy 100 tysięcy, tak jak pytali to na przykład w 2015 roku, już takie zapytanie zaraz przed wyborami od rządu Ewy Kopacz trafiło do świętokrzyskiego Piekoszowa oraz do kilku gmin w Małopolsce, wysłali, czy taka gmina jest gotowa. I nagle po cichu ludzie zobaczą, że są tutaj relokowani migranci i nikt nie będzie pytał ani migrantów, ani nas o zgodę. Tylko samorządy. I tylko samorządy będą mogły to powstrzymać. Ale to ma się odbyć za 2 lata. To, co możemy zrobić, to, co musimy zrobić, uważam, jako Polacy, jako patrioci, to wziąć udział w tych wyborach, powstrzymać to szaleństwo, wybierając rozsądną Komisję Europejską, o ile w ogóle się da, w zależności, jakie będą siły, ale powtarzam, będziemy i to wszystkie wyniki wyborów krajowych, także nasze samorządowe ostatnie, pokazują, że prawica jednak te wybory wygra, stworzyć Komisję Europejską taką, która po prostu wyrzuci to do kosza. A jak taka komisja, nie uda się takiej komisji stworzyć, to się nie zgadzać na utworzenie i na szefa komisji. I my będziemy o tym pan decydować. Pan Dobromir Sośnierz, zrobimy z tym porządek.